I witam w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do mało popularnego tematu, a mianowicie do pogody. A powrócić dlatego, że już ponad rok temu nagrałem już film o pogodzie. Z tym, że wtedy dużo bardziej się skupiłem na tych presetach pogodowych i wszystkie je tam pokazałem, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to możecie też do niego wrócić. No a temat pogody jest sam sobie też bardzo ważny, jeżeli chodzi o lotnictwo, także też i w symulacji dobrze jest wiedzieć, jakie tutaj ten symulator daje nam możliwości konfiguracji pogody. I właśnie w tym odcinku, idąc tutaj w środowisko pogoda, chciałbym się skupić właśnie na silnikach pogodowych. Mamy dwa silniki pogodowe, Basic Weather i Detailed Weather. Oraz chciałbym dokładnie pokazać, jak tutaj działa konfiguracja obydwu tych silników, zwłaszcza jeżeli chodzi o Detailed Weather. Także tak, najpierw zobaczmy sobie, jakie są różnice między tymi dwoma silnikami pogodowymi. Też żeby mieć świadomość, co wybieramy i dlaczego, i jak to działa. Jeżeli chodzi o te różnice, to tutaj bardzo dobrze odzwierciedlają to historyczne nazwy tych silników pogodowych, bo na przykład Basic Weather kiedyś się nazywał Global Weather, a Detailed Weather nazywał się kiedyś Local Weather. Tak, czyli już widzimy, że Basic Weather to jest pogoda globalna, a Detailed Weather to jest pogoda lokalna. No i czym to się różni? Oczywiście pogoda globalna oznacza, że jest to pogoda taka sama na całym świecie. Nieważne, jak długo będziemy lecieli, moglibyśmy lecieć przez cały świat, będziemy mieli zawsze tą samą pogodę. No, też nie zawsze, bo jeżeli będziemy mieli ustawione tutaj live data, czyli pobieranie rzeczywistej pogody, no to jednak Basic Weather też będzie zmieniał nam pogodę. Ale jeżeli ustawimy sobie jakikolwiek inny preset pogodowy, dajmy sobie ciepły sektor, to Basic Weather już nigdy nie zmieni pogody. Zawsze będziemy lecieli w taką samą pogodę. No a Detailed Weather to jest oczywiście pogoda też lokalna. Inaczej też jest nazywana Advanced Weather, czyli pogoda zaawansowana, takim ma nawet trzy nazwy, można powiedzieć. No ale właśnie pogoda lokalna, czyli jak sama nazwa mówi, silnik ten potrafi odzwierciedlić lokalne, takie miejscowe warunki pogodowe. Co to oznacza? To oznacza, że może odwzorować na przykład zmianę, lokalną zmianę widoczności, dlatego że na przykład w danym miejscu pada deszcz. No i to oznacza, że jak wlecimy w taki region, to na przykład zmniejszy nam się widoczność. A jak wylecimy z takiego regionu, no to widoczność wróci do tej widoczności, powiedzmy, ogólnej, jaka panuje w danym regionie. Ale oczywiście to nie koniec różnic. Tutaj też tak ogólnie mówiąc można powiedzieć, że Basic Weather skupia się po prostu na skutkach pogody. Czyli jego zadaniem jest po prostu wygenerować daną pogodę raz i tyle. A jeżeli chodzi o Detailed Weather, to ten silnik pogodowy bardziej skupia się na przyczynach pogody, stara się zrozumieć te przyczyny pogody i poprzez zrozumienie tych przyczyn dopiero wtedy generuje skutki. Oczywiście tak realnie, jak to tylko możliwe. No i też mamy różnicę, jeżeli chodzi o pobieranie rzeczywistej pogody. Jeżeli zaznaczymy sobie tutaj właśnie rzeczywistą pogodę jako live data, to Basic Weather po prostu zmienia pogodę w czasie. To oznacza, że jeżeli będziemy wykonywali sobie przelot i zostanie pobrany kolejny metar pogodowy, bo się zbliżymy do jakiejś innej stacji pogodowej, przeważnie stacja pogodowa pokrywa się z lotniskiem, no to wtedy może w obrębie 10 minut zmieni nam się pogoda na właśnie tą pogodę, jaką określa nowy metar. I to wszystko, co zrobi Basic Weather. A z kolei Detailed Weather nie tylko zmieni nam pogodę w czasie, ale także w przestrzeni. Bo tutaj każdy metar przypisany jest do jakiejś lokalizacji, no bo metar jest pobierany z danej stacji pogodowej, która gdzieś się znajduje w jakiejś lokalizacji. No i tutaj Detailed Weather potrafi uwzględnić, w jakiej lokalizacji znajduje się dany metar i dokonuje interpolacji przestrzennej, jeżeli chodzi o zmianę warunków pogodowych. Oczywiście interpolacja jest po to, żeby to przebiegało płynnie, żebyśmy nie mieli skoków pogodowych zarówno dla Basic Weather, jak i dla Detailed Weather. Więc tutaj w obydwu silnikach ta pogoda płynnie nam się zmienia. Z tym, że właśnie w Detailed Weather mamy to jeszcze przestrzenne rozmieszczenie tych stacji pogodowych, tak jak to jest powiedzmy w rzeczywistości. I jeżeli chodzi o realizm, no to Basic Weather jest to pogoda oczywiście uproszczona i ona też umożliwia nam ustawienie jakiejkolwiek pogody, nawet nierealistycznych warunków pogodowych, na przykład nierealistyczne ustawienie warstw chmur i tak dalej. To możemy sobie dokonać tutaj w tym okienku, musimy zaznaczyć checkboxa i włączyć sobie manual configuration i tu możemy sobie poustawiać co chcemy i to wcale nie musi być realistyczne i ten silnik pogodowy nawet o to nie dba, żeby to było realistyczne. A z kolei Detailed Weather, on właśnie dba o to, żeby ta pogoda zawsze była realistyczna i nawet te okienko konfiguracyjne daje nam takie możliwości, że no nie możemy skonfigurować absolutnie wszystkiego. Tak samo jeżeli chodzi o realizm, to na przykład Basic Weather umożliwia nam zmianę widoczności poprzez użycie klawisza Z i Shift Z. Jak damy Shift Z, to widoczność będzie zmniejszana i teraz co się dzieje?
mamy płynne przejście zmiany widoczności, a klawiszem Z zwiększamy widoczność. Nawet całkiem sporą tą widoczność ustawić. A z kolei Detailed Weather nie ma takiej możliwości, to znaczy klawisz Z jest zablokowany. Po prostu jak sobie damy Apply, ustawiana jest jakaś widoczność i tyle. I za bardzo możliwości tutaj klawiszem Z nie mamy możliwości zmiany. Ja to teraz sobie zmniejszę widoczność. No i widzimy, że w zasadzie nic się nie zmienia. Ta mgła tutaj się nie pojawia i tutaj zmienić widoczności nie można. Oczywiście można też, ale w pewnym małym zakresie i tylko pod pewnymi warunkami. To znaczy, jeżeli metar pogodowy czy preset pogodowy mówi, że ma być ograniczona widoczność do jakiegoś dystansu, to silnik ten pogodowy zaawansowany będzie się tak trzymał. Nie pozwoli nam zmienić tej widoczności. Ale jeżeli metar pogodowy nie określa, jaka jest widoczność, bo widoczność jest bardzo duża, metar zgłasza 9999, czyli powyżej 10 tysięcy kilometrów, ale tak naprawdę no, silnik pogodowy nie wie, jaka jest ta widoczność, więc on stara się też w sposób realistyczny ustawić tę widoczność na bardzo wysoką i dopiero w takich warunkach ten silnik pogodowy umożliwia nam zmianę widoczności poprzez ten suwak, ale też w pewnym ograniczonym zakresie. No i dodatkowo mamy jeszcze tego checkboxa Realistic Weather, o którym też sobie powiemy, żeby sobie zrobić bardziej realistyczną pogodę, jeżeli mamy też wydajniejszy komputer. Tak, ale tutaj Detailed Weather stara się jak najbardziej realnie odwzorować pogodę i nawet ogranicza nam pewne możliwości, jak chociażby zmianę widoczności. Kolejna różnica to to, że Basic Weather w ogóle nie potrafi generować termiki, więc jeżeli chcemy tutaj latać szybowcem, no to jednak musimy wybrać Detailed Weather, dlatego że tylko ten silnik pogodowy potrafi generować termikę, ale tą termikę też trzeba sobie włączyć w ustawieniach, co też sobie później omówimy. No a Basic Weather w ogóle termiki nie ma. Tak samo jeżeli chodzi o prądy wznoszące na zboczach gór, to też Basic Weather nie potrafi ich generować. I co ciekawe, tylko Basic Weather potrafi korzystać z chmur 2D, a Detailed Weather zawsze renderuje chmury 3D. Nawet jak w opcjach renderowania sobie wyłączymy chmury 3D, czyli chcemy używać chmur tylko 2D. W tej chwili nie mam nawet żadnych chmur, ale dajmy sobie jakiś preset pogodowy, na przykład ten. Tak, i widzimy, że mamy chmury 3D, nawet jak w opcjach renderowania powiedziałem mu, że mają być wyłączone. A to dlatego, że dla Detailed Weather nie ma sensu używania chmur 2D, dlatego że Detailed Weather on generuje pogodę lokalną i on musi wiedzieć, że tu jest chmura, tak? Bo na przykład pod tą chmurą generuje się komin termiczny. No i w chmurach 2D nie miałoby to sensu. Oczywiście Basic Weather, zaplikujmy sobie, tak? On ma teraz wyłączone chmury 3D, więc renderuje chmury 2D. Ale oczywiście Basic Weather potrafi też renderować chmury 3D, jeżeli są włączone w opcjach renderowania. No i kolejna różnica to jest taka bardziej techniczna, że Basic Weather to był pierwszy silnik pogodowy napisany dla FlightGear i on został napisany w języku programowania C++, czyli tym samym co cały symulator, można powiedzieć. No i ten silnik pogodowy jest zaszyty w kod FlightGeara po prostu, ale przez to, że jest napisany w C++, jest niemam wydajniejszy od tego drugiego Detailed Weather, dlatego że Detailed Weather jest napisany w języku skryptowym NASAL, no co zawsze, myślę, troszkę się odbija na wydajności, no ale dzięki też temu jest oddzielony od kodu głównego FlightGear i dzięki czemu może być łatwiejszy w modyfikacji, bo nie trzeba przekompilowywać całego FlightGeara, żeby cokolwiek zmienić w tym silniku pogodowym. No i zobaczmy sobie konfigurację. Najpierw Basic Weather sobie zobaczmy. Żeby zmienić ustawienia Basic Weather, musimy najpierw zaznaczyć tego checkboxa, a to dlatego, że musimy powiedzieć tutaj systemowi, że chcemy używać konfiguracji z tego okienka dialogowego, a nie z metaru czy też preseta, jaki tutaj sobie ustawiliśmy. I teraz nawet jak jest ten checkbox zaznaczony, to teraz nie możemy wybrać żadnego preseta. To nam mówi, że cały ten preset pogodowy, jak i metar jest zablokowany. To nawet dla lepszego zobrazowania to powinno być jakoś no, disablowane, bo często myślałem, że to jest jakiś błąd, że ja nie mogę teraz preseta wybrać. No i jak jest ten checkbox włączony, to oznacza, że teraz manual configuration, tutaj mamy wszystkie opcje i to z tych opcji teraz będzie korzystał Basic Weather. No i w tym okienku możemy sobie ustawić warstwy chmur, możemy sobie ustawić opady i ciśnienie, możemy sobie ustawić wiatr, widoczność, temperaturę powietrza, jak i punktu rosy oraz turbulencję dla różnych warstw atmosfery. Tutaj mamy właśnie warstwę atmosfery boundary, czyli graniczną warstwę atmosfery, która jest przy Ziemi.
i mamy warstwę atmosfery aloft, czyli atmosferę górną. I żeby lepiej zobrazować te warstwy atmosfery, tutaj pobrałem obrazek z Wiki Flight Geara, gdzie mamy to ładnie zobrazowane. Bo ogólnie też w rzeczywistości tutaj można powiedzieć, badacze atmosfery podzielili atmosferę na dwie warstwy. Warstwę graniczną to jest warstwa tuż przy Ziemi. Wysokość tej warstwy oczywiście zależy, czy jesteśmy tutaj nad równinami, nad płaskim terenem, czy nad górami. Tutaj jak widać nad górami ta warstwa graniczna jest dosyć wysoka, bo ona sięga tutaj do tej kreskowanej czerwonej linii. Jest to właśnie warstwa, która przylega przy Ziemi. I mamy warstwę górną, która jest ponad tą czerwoną linią. No i jaka jest między nimi różnica? Tutaj, jeżeli chodzi o warstwę graniczną, tą boundary, to tutaj na masę powietrza ma wpływ teren. To oznacza, że na przykład wiatr jest wyhamowywany poprzez teren, poprzez to, że są tam jakieś drzewa, góry czy też budynki. Więc jest to warstwa, w której wiatr jest zaburzany przez teren. I tutaj widzimy na przykład te zaburzenia poprzez góry. A z kolei w warstwie górnej wiatr może przepływać swobodnie, bez już żadnych zaburzeń związanych z terenem. No i tutaj Flight Gear właśnie symuluje te dwie warstwy. Ale dodatkowo w tych dwóch warstwach, granicznej i górnej, mamy możliwość ustawienia sobie dodatkowych takich podwarstw. No, możemy sobie sami określić, jaka będzie wysokość danej podwarstwy i co się ma dziać w danej podwarstwie. Tak, czy możemy ustawić sobie, skąd wieje wiatr, kierunek wiatru, prędkość wiatru, widoczność w metrach, temperaturę atmosfery, temperaturę punktu rosy i turbulencje, od braku turbulencji do właśnie lekkiej turbulencji, średniej i bardzo silnej. I dla warstwy granicznej, oczywiście jeżeli chodzi o ustawienie wysokości, to określamy wysokość nad poziomem terenu. No i tu widzimy, że domyślnie tutaj używana jest ta warstwa graniczna do 500 stóp nad terenem. I tu mamy 5 podwarstw dla warstwy górnej. Tu też możemy sobie ustalić wysokość każdej podwarstwy, ale ta wysokość jest już określana jako wysokość nad średnim poziomem morza. I jeżeli chodzi o warstwy chmur, to też widzimy, że tutaj z metaru pogodowego zostały zaciągnięte pewne informacje o chmurach. Mamy ustawione dwie warstwy i to się pokrywa tutaj z tymi informacjami. I możemy sobie też określić takich 5 warstw chmur. Możemy sobie określić pokrycie nieba przez chmury. Możemy dać sobie tutaj na przykład overcast, czyli o całkowite pokrycie. No tu akurat mam teraz chmury 2D. Możemy sobie tutaj zmienić, o, no, że na przykład broken będzie, czyli troszkę więcej nieba będzie widać, scattered jeszcze bardziej, few, czyli kilka chmurek, i clear, czyli w sumie nie ma warstwy chmur, niebo jest czyste. Oczywiście jak tutaj też dam clear, to w tej chwili mam czyste niebo bez chmur. Tutaj jeszcze w coverage mamy coś takiego jak cirrus, to już nie jest pokrycie chmur, ale po prostu specjalne chmury cirrus, które tutaj występują w rzeczywistości bardzo wysoko, dam na przykład 30 tysięcy stóp. No i widzimy, że pojawiła nam się warstwa tych chmur. No ale tak jak mówiłem, możemy tu sobie określać też pogodę mało realistycznie. Tu może jeszcze sobie włączę chmurki 3D. OK, są chmury 3D. No i tak na przykład możemy sobie zmienić wysokość danej warstwy chmur. Dam sobie 1000 na przykład tylko stóp nad średnim poziomem morza i widzimy, że ta warstwa chmur nam się obniżyła. Całkiem fajnie to wygląda. I w sumie moglibyśmy dać nawet 0 i mam chmury na terenie, na wysokości terenu. Też ciekawy efekt można uzyskać w ten sposób. No i tak możemy sobie podnosić te warstwy, czy też opuszczać dowolnie. Tak samo możemy dowolnie sobie kombinować z tymi warstwami. Możemy dodawać kolejne warstwy. I sobie je ustalać, chociaż tutaj coś mi się zbyt mocno zmieniło. Tutaj jeszcze kolejna, trzecia kolumna, to jest oczywiście grubość danej warstwy chmur. Możemy sobie ustawić, czyli jak grube mają być chmury. Tu damy sobie na przykład 1000 stóp. No to akurat nie widzę teraz efektu. No nie to chciałem. No ale to jest jaka będzie wysokość chmury od jej podstawy do wysokości, do jakiej ma się kłębić ta chmura do góry.
więc to taka grubość warstwy i mamy opady, oczywiście opady deszczu, prosta sprawa, tu trzeba czasami chwilkę poczekać, aż ten deszcz się rozpada, bo tu też mamy takie płynne przejścia tego deszczu, jeżeli ruszamy tym suwakiem, to mamy też nie takie od razu cięcia, tylko płynne przejścia tego deszczu, że jego intensywność się rośnie. I mamy śnieg, też musimy chwilkę poczekać, aż się śnieg bardziej rozpada. Jeżeli zaznaczymy oba suwaki, to tutaj wygląda na to, że pierwszeństwo ma śnieg. Nie możemy mieć deszczu i śniegu jednocześnie. Jeżeli ruszymy śniegiem, to będzie śnieg. Jeżeli zostawimy śnieg wyłączony, to powinien wrócić tylko deszcz. Tu też oczywiście trzeba chwilkę odczekać, aż ten efekt zadziała. No i możemy sobie ustawić ciśnienie QNH, czyli ciśnienie lokalne nad średnim poziomem morza. Ustawiamy to w calach słupka rtęci. No i tyle, jeżeli chodzi o konfigurację tutaj Basic Weather. Domyślna też konfiguracja Basic Weather bazuje na atmosferze wzorcowej, ale niestety ciężko uzyskać jest tutaj to ustawienie domyślne, dlatego że zawsze jak uruchamiamy Flight Gear, to domyślnie nie da się tak skonfigurować Flight Gear, żeby ten checkbox był zawsze domyślnie zaznaczony, tak żeby używać domyślnej konfiguracji, bo normalnie uruchamia się zawsze z jakimś metarem i ten metar jest ładowany do tego okienka. Ale też jest na to obejście, możemy sobie ustawić flagi, które teraz widzicie na ekranie i z takimi flagami uruchomić Flight Gear i wtedy manual configuration będzie zaznaczony na starcie i te wartości w tym okienku nigdy nie zostaną napisane przez metar, dzięki czemu uzyskamy właśnie ustawienia dla atmosfery wzorcowej. A to oznacza, że nie będziemy mieli żadnych chmur, wysokość warstwy granicznej będzie 500 stóp, tak jak teraz, i warstwa graniczna na poziomie 0 będzie miała wiatr wiejący z 270 stopni, o sile 3 węzłów, widoczność będzie 16 000 metrów, temperatura 15 stopni Celsjusza, temperatura punktu rosy 5 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne oczywiście 1013 hektopaskali, czy też 2992 cala słupka rtęci. No i też odpowiednio wiatr tutaj na wyższych warstwach atmosfery też będzie tam ustawiany. No i takie będziemy mieli wtedy domyślne ustawienia dla Basic Weather, czyli atmosferę wzorcową. I omówmy sobie teraz tą pogodę szczegółową. Na początek też dobrze wiedzieć, jak taki silnik pogodowy w ogóle działa i w jaki sposób on generuje pogodę. A do tego celu musimy sobie omówić kafelki pogodowe. Tutaj mamy zobrazowane te kafelki pogodowe i tak w ogóle to jestem w pliku README Local Weather. Ten plik znajdziecie sobie w instalacji swojego Flight Geara w katalogu Docs, czyli w dokumentacji. To jest ogólnie opisany cały algorytm generowania pogody dla Detailed Weather, czyli dla tego zaawansowanego silnika pogodowego i tu mamy właśnie zobrazowane te kafelki pogodowe. No i o cóż chodzi? Jeżeli właśnie startujemy sobie Flight Geara, to w miejscu, w którym się znajdujemy, tutaj mamy na przykład Aircraft Position, czarnym kółkiem oznaczona pozycja naszego samolotu, to jest tutaj. No i jest generowany pierwszy kafelek. Kafelek pogodowy to jest po prostu pewien obszar o wielkości 40 na 40 km. Takiego obszaru nie widać, on jest tylko zamodelowany po to, żeby poradzić sobie z generowaniem pogody. I do takiego kafelka przypisana jest pogoda. Oczywiście to zależy teraz od presetu, jaka to będzie pogoda, jakie to będą warunki pogodowe. To mogą być warunki pogodowe pobrane z metaru, albo to mogą być warunki pogodowe offline, czyli z jakiegoś preseta pogodowego. I na podstawie tego, co tam sobie wybraliśmy, jakiego preseta, to tak zostaną ustawione warunki pogodowe dla kafelka, na którym się znajdujemy. I te warunki pogodowe przypisane są zawsze do centrum tego kafelka. Tutaj właśnie kwadratami zaznaczane są centra kafelków. No i jeszcze dodatkowo, nasz samolot ma coś takiego jak dystans ładowania kafelka. To jest zaznaczone tą przerywaną linią. I jeżeli w tym dystansie ładowania kafelka znajdą się centra innych kafelków, i tu mamy taką sytuację, że jeszcze te dwa kafelki się znalazły w dystansie ładowania kafelka, więc system pogodowy jeszcze stworzy te dwa dodatkowe kafelki. I dla tych dwóch dodatkowych kafelków także przypisze pewne warunki pogodowe, ale to już też zależy, w jaki sposób też jest generowana cała pogoda. To mogą być też informacje z jakiegoś metaru pogodowego, ewentualnie to może być dobierane przez algorytm w taki sposób, żeby to było wiarygodne, żeby też nie było jakiegoś dużego skoku między tymi kafelkami sąsiadującymi. No i teraz, jeżeli wykonamy sobie lot i będziemy na przykład lecieli na północ do tego kafelka, to pogoda między tymi kafelkami będzie też interpolowana liniowo. To znaczy, że ona będzie się płynnie zmieniać, aż jak dolecimy na przykład do centrum tego kafelka, to dostaniemy dokładnie warunki pogodowe, jakie są w centrum tego kafelka, ale jak będziemy się oddalać od tego kafelka i lecieć do innego, to ta pogoda będzie się płynnie zmieniać
w taki sposób, żeby osiągnąć to, co ma się znajdować w kolejnym kafelku. Także tak działa takie duże obszarowe generowanie pogody w Detailed Weather. Tu jeszcze widzimy koło zakreskowane na czerwono, to jest koło, tutaj mamy, że to jest zasięg widoczności chmur. Po prostu tutaj w tym obszarze generują nam się chmury, ale pod warunkiem, że mamy też sąsiednie kafelki wczytane, bo na przykład jeżeli tutaj nie mamy tego kafelka wczytanego jeszcze, bo jeszcze jest on poza zasięgiem ładowania kafelka, to tutaj na tym obszarze nie wiadomo, jakie będą chmury i one nie są generowane i tutaj też to widzimy. No ale jak samolot będzie się tutaj przesuwał na przykład w tą stronę, no to w końcu zasięg wczytywania kafelka obejmie środek tego kafelka. System pogodowy stworzy ten nowy kafelek, przypisze mu odpowiednie warunki pogodowe, dokona interpolacji liniowej między innymi kafelkami i zaaplikuje dokładnie jakąś pogodę w naszym punkcie, w którym się znajdujemy, no bo też pogoda jest zawsze generowana w punkcie, w jakim się znajdujemy, na podstawie właśnie kafelków i interpolacji pogody między tymi kafelkami. No i jak widzimy, dla generowania pogody wystarczy tutaj tylko 9 kafelków, nie potrzeba ich więcej, dlatego że podczas przelotu, jeżeli będą dokładane nowe kafelki, to poprzednie będą usuwane, jako że już są zbędne. No i cały ten silnik pogodowy po prostu działa w ten sposób, że dokłada i buduje nowe kafelki, poprzednie ściąga i cały też algorytm polega na tym, żeby dobierać odpowiednio te wszystkie kafelki. No i ten system pogodowy potrafi budować bardzo rozległe układy pogodowe z warstwami niżu, wyżu, frontami atmosferycznymi. Tak, i tu mamy to zobrazowane. Także system pogodowy zadba, że jak na przykład jesteśmy w sferze wysokiego ciśnienia, no to lecąc sobie tak w którąś stronę, to nie dołoży kafelka od razu na przykład z niskim ciśnieniem, dlatego że to by było nierealistyczne. Tak, cały układ pogodowy dba o to, żeby przejścia tej pogody były realistyczne także, bo na przykład najpierw musimy też zobaczyć przejście jakiegoś frontu atmosferycznego, więc tutaj cały ten Advanced Weather dba nawet o takie niuanse. No i kolejna sprawa, w jaki sposób tutaj przypisywane są do tych kafelków warunki pogodowe, to tak jak mówiłem, zależy, czy latamy offline, czy online, jeżeli chodzi o pogodę. Jeżeli pogoda jest pobierana z internetu, to każdym takim punktem może być METAR, czyli dana stacja pogodowa. Wtedy mamy rozłożoną pogodę realną na pewnym obszarze, która jest także interpolowana liniowo w zależności od naszej pozycji samolotu i doświadczamy wtedy dosyć wiernych i realnych warunków pogodowych, a jeżeli latamy offline, to system pogodowy ma już na stałe stworzone pewne kafle pogodowe, które tylko dobiera tak, żeby zbudować realistyczny jakiś front atmosferyczny. Takimi na przykład zdefiniowanymi kafelkami offline to może być na przykład kafelek krawędzi czołowego ciepłego frontu, albo krawędź spływowa ciepłego frontu, albo zimny front, albo suchy region wysokiego ciśnienia, albo rozwinięte tropikalne burze i tak dalej. I tych właśnie kafelków jest mnóstwo. No i jeżeli algorytm działa w trybie offline, to on sam sobie już dobiera odpowiednie sąsiadujące kafelki podczas przelotu, tak żeby na rozległym terenie tysięcy kilometrów odwzorować nam jak najbardziej realną pogodę. Ale to też nie wszystko, jeżeli chodzi o Detailed Weather, bo to, co już powiedzieliśmy z tymi kafelkami, to jest budowanie pogody na dużym, rozległym obszarze, ale Detailed Weather potrafi też odtwarzać pewne lokalne zmiany pogodowe, tak jak na przykład kominy wznoszące, w których to na przykład trzeba zastosować troszkę inne warunki pogodowe niż te, które panują generalnie na całym kafelku. I wtedy jak samolot wlatuje w taki efekt pogodowy, jak komin termiczny, jak na przykład, nie wiem, opad deszczu, silny opad deszczu w jakimś miejscu, to wtedy warunki pogodowe zmieniają się na te, jakie są zdefiniowane w tych lokalnych warunkach pogodowych, a kiedy wylecimy z takiego obszaru, to znowu powrócimy na przykład do warunków panujących na danym kafelku. Tutaj dla zainteresowanych bardziej, jak to działa, a też jeżeli chodzi o algorytmy, to też odsyłam do tego pliku README Local Weather. Tu mamy to opisane jako właśnie efekt volumes, tak to nazwano, te efekty lokalne. Na polski można by to przetłumaczyć jako efekty objętościowe. Objętościowe dlatego, że są tworzone pewne objętości, czyli pewne struktury trójwymiarowe umieszczane gdzieś w atmosferze, które mają swoją długość, wysokość, szerokość, czyli pewne obszary, gdzie pogoda ma się zmienić. Na przykład dajmy na to obszar pod chmurą, gdzie pada silny opad deszczu i tam trzeba na przykład zmniejszyć widoczność, trzeba zbić temperaturę lekko, może też zmienić lekko ciśnienie, no i wtedy właśnie wlatując w taki obszar mają panować wtedy inne warunki pogodowe. No i takie efekty objętościowe mamy tutaj zaznaczone też, że one mogą też się zagnieżdżać w sobie albo mogą się też na siebie nakładać. Ale ja tutaj nie będę się aż tak bardzo w to zagłębiał, bo odsyłam do tego pliku README, jeżeli ktoś chce to sobie tam bardziej zgłębić.
A teraz przejdziemy sobie do ustawień zaawansowanych dla Detailed Weather. Tutaj dla mnie długo było to zagwozdką właśnie, co oznaczają te wszystkie opcje. I zobaczymy je sobie po kolei. Najpierw mamy sekcję General Settings, czyli takie ustawienia ogólne. Pierwszą właśnie opcją jest Tile Selection Mode, czyli tryb wybierania kafelka. Tutaj chodzi właśnie teraz o to, jak już rozumiemy, jak działają kafelki. No, podczas przelotu algorytm musi nam dokładać kolejne kafelki pogodowe, tak żeby cały system pogodowy wiedział, jaka pogoda ma być generowana. I tutaj możemy sobie wybrać, w jaki sposób system pogodowy będzie wybierał te kafelki. Tutaj mamy w sumie cztery opcje, ale co ciekawe, w zasadzie w praktyce nie musimy tego zmieniać. A to dlatego, że wybór tej opcji zależy od presetu pogodowego. I teraz tak, jak ustawimy sobie dane ściągane z internetu, to automatycznie nam się ustawia METAR, jako właśnie ten Tide Selection Mode. Oznacza to, że dla kafelka będą przypisywane warunki pogodowe z METARu. No jest to oczywiste, no bo właśnie Live Data pobiera METAR pogodowy i to on będzie użyty w kafelku jako warunki pogodowe. A jeżeli sobie wybierzemy inny preset, no Manual Input też korzysta z METARu, no bo tutaj teraz podajemy sobie sami METAR ręcznie. A jeżeli sobie wybierzemy tutaj poprzez strefę wysokiego ciśnienia do niskiego ciśnienia, już widzimy, że mamy inny tutaj tryb, Realistic Weather, ale Realistic Weather używa także Warm Sector, tak, i Dobra Pogoda. I te właśnie presety korzystają z Realistic Weather, czyli takiego trybu offline, generowania kafelków offline, a nie danych pobieranych z METARu. I właśnie ten Realistic Weather oznacza, że cały system doboru kafelek będzie budował nam całe fronty atmosferyczne na bardzo rozległe tereny w jak najbardziej realistyczny sposób, jak tylko potrafi ten algorytm to robić. Tak, czyli wracając do tego rysunku, ten algorytm będzie tak dobierał te kafelki, żebyśmy właśnie otrzymali no coś podobnego, coś takiego jak tutaj, czyli mamy regiony wysokiego ciśnienia, niskiego ciśnienia, różne fronty atmosferyczne, ciepłe sektory, zimne sektory i tak dalej. Tutaj idąc dalej w presetach mamy burzę i akurat burza ustawia nam automatycznie wybór doboru kafelka jako repeat tile, czyli powtórz kafelek. Czyli po prostu nowo generowany kafelek dostawiany do obecnego, na którym już się znajdowaliśmy, będzie powtarzany, będzie podobny do poprzedniego. To oznacza, że będziemy mieli prawie że niemal taką samą pogodę, prawie dlatego, że ta opcja leciutko zmienia parametry pogody w sposób losowy, tak żeby to nie było identycznie to samo, tylko żeby to się leciutko zmieniało. No ale w ten sposób możemy uzyskać no, niemal zawsze tą samą pogodę lecąc na długich dystansach. I oczywiście tą opcję też możemy sobie sami ustawić w dowolnie innym tutaj presecie. Na przykład dla wysokiego ciśnienia ustawia nam się Realistic Weather jako domyślnie, ale możemy też sobie ustawić sami, że chcemy Repeat Tile i będziemy mieli zawsze teraz region wysokiego ciśnienia. Mamy też kolejne presety. Od sztormowego poniedziałku już widzimy, że ustawił nam się znowuż METAR i już mamy tryb METAR dla wszystkich presetów poniżej, aż do porannej mgły. Tak, to już wszystko bazuje na METARze również. Tyle, że to nie jest METAR rzeczywisty pobierany z internetu, a METAR też zdefiniowany offline. No można powiedzieć, taka jest różnica między tutaj tymi presetami a presetem Live Data. Ale tak jak mówiłem, najlepiej tego nie ruszać, to się nam ustawia automatycznie i przeważnie ten wybór jest no, najlepszy. Ale tutaj jeszcze dla ciekawskich mamy jeszcze jedną opcję Single Tile, która nigdy nie była użyta. No Single Tile nam spowoduje, że nie zostanie w ogóle wygenerowany nowy kafelek. Czyli jeżeli wylecimy z obszaru pierwszego naszego kafelka, czyli pierwszych naszych 40 km, to nowy kafelek w ogóle z pogodą nie zostanie wygenerowany. Taka ciekawostka. Idąc dalej mamy taką opcję jak Altitude Offset, czyli przesunięcie wysokości. Tutaj chodzi o wysokość podstawy chmur. I tą opcję możemy używać, jeżeli wyłączymy sobie tego checkboxa dla Terrain Presampling. Dlaczego tak jest? No to w sumie teraz musiałbym omówić obie te opcje. Tak, jeżeli chodzi o Terrain Presampling, ja polecam to włączyć, no chyba że macie bardzo słabe komputery, bo to jednak jest troszkę obliczeniowo zasobne. Tak, teren presamping, czyli wstępne próbkowanie terenu. Na podstawie właśnie tego algorytmu silnik pogodowy wie, jakie jest rozłożenie terenu, albo też inaczej mówiąc, jaki jest rozkład prawdopodobieństwa znalezienia terenu na danej wysokości.
To najlepiej obrazuje ten wykres. Czyli tak, mamy tutaj oś pionową jako prawdopodobieństwo znalezienia terenu na danej wysokości, a tą wysokość mamy tutaj w osi poziomej. Weźmy sobie ten zielony na przykład wykres dla Genewy. No i tutaj mamy, tak, ten algorytm presamplingu przygotowuje nam właśnie takie dane, że na przykład na wysokości 1000 stóp prawdopodobieństwo znalezienia terenu wynosi 0,5, czyli bardzo dużo. A na przykład dla wysokości 4000 stóp prawdopodobieństwo znalezienia tam terenu wynosi 0,05. No i po prostu mając te wszystkie dane, jak jest ukształtowany teren, dzięki właśnie tej opcji Terrain Presampling, silnik pogodowy wie, w jaki sposób rozłożyć chmury, to znaczy na jakiej wysokości położyć chmury, bo na przykład jeżeli lecimy w górach, no to te chmury muszą być też wyżej położone, bo inaczej, jeżeli włączymy tą opcję, to chmury mogą nam się wygenerować w ogóle pod terenem. I rzeczywiście taki efekt możemy wtedy uzyskać. Więc jeżeli z jakichś powodów nie chcemy używać Terrain Presampling, a myślę, że jedynym powodem będzie to, że mamy słabe komputery i na przykład lecimy sobie w górach i nie podoba nam się to, że chmury są gdzieś pod górami, i ich w ogóle nie widać na niebie, no to wtedy możemy sobie ręcznie tutaj wprowadzić przesunięcie tych chmur wyżej. Ja może sobie właśnie wyłączę tą opcję. Może sobie jeszcze zastosujmy tą pogodę. Tych chmur dobrze nie widać. Może dajmy sobie tego preseta. No dobrze, mam jakieś chmury i no ja teraz sobie ustawię przesunięcie 5000, czyli chcę powiedzieć, że te chmury mają być wyżej o 5000 niż są obecnie. Tu musimy dać OK, żeby to się zmieniło i musimy dać jeszcze Apply. I teraz powinniśmy zaobserwować, że te chmury są wyżej. Że dam nawet 10000, zobaczymy. Tak, no i widzimy, że te chmury nam się podnoszą rzeczywiście, już nie są tak blisko. A jeżeli wyłączymy tą opcję, a może nawet damy na minusie, zobaczmy, czy możemy w dół przesunąć, pewnie też powinniśmy. Dajmy w dół na 3000. O, i widzimy teraz, że chmurki są nisko. Niemalże tuż nad ziemią. Także w ten sposób możemy sobie też ruszać warstwy chmur góra-dół. Ale najlepiej jest włączyć sobie Terrain Presampling i wtedy algorytm sam zadba o właściwe rozłożenie chmur, jeżeli chodzi o wysokość tych chmur. Więc ja wrócę sobie do automatycznego rozmieszczenia. No i teraz algorytm uznał, że w ten sposób te chmury należy rozmieścić i to jest najbardziej realistyczne zapewne. Kolejna opcja to jest Temperature Offset, czyli teraz mamy przesunięcie temperatury w stopniach Celsjusza. Po coż tu jest? Najczęściej używając jakichś presetów możemy zauważyć, że temperatura jest na przykład zawsze dodatnia. No a my byśmy chcieli sobie latać w mroźnym powietrzu, no to wtedy możemy właśnie użyć tutaj tej opcji Temperature Offset. Co prawda jest jeszcze inna metoda, na przykład jak mam teraz wybrany dany preset, na przykład region wysokiego ciśnienia i chciałbym zmienić mu temperaturę, to mógłbym edytować ten metar, na przykład zmieniając sobie teraz Manual Input. Teraz mógłbym sobie tutaj dopisać M-ki przy temperaturach. M jak minus właśnie ujemna temperatura. Tak, i mam teraz minus 20 i punkt Rosy minus 8. Zastosujmy to sobie. Nawet widzimy, że jakaś warstwa śniegu mi się rysuje. Na terenie, bardzo fajnie. No i w ten sposób też uzyskaliśmy mroźną temperaturę i nie musiałem robić offsetu temperatury. Ale jest zasadnicza różnica. Jeżeli wybierzemy sobie manual input, to zauważmy, że jesteśmy w trybie metar. A teraz w tym trybie metar, jak i w każdym innym trybie metar, czyli od pogody sztormowy poniedziałek do tej mgły porannej, to oznacza, że pogoda nam się nigdy nie zmieni, bo to jest metar offline. A metar offline już nam się nigdy nie zmieni, więc zawsze będziemy mieli taką samą pogodę. A my jednak, jak wybierzemy sobie inny preset pogodowy, na przykład ten region wysokiego ciśnienia, zastosujmy, to widzimy, że dobór kafelka jest jako realistic weather, czyli ta pogoda będzie nam się płynnie zmieniać. Będziemy mieli na dużych, rozległych obszarach generowaną pogodę w sposób jak najbardziej realistyczny i zmieniający się. No i jak teraz zmienić temperaturę dla takiej pogody? No oczywiście musimy teraz się posłużyć tym temperature offset. No jak teraz mamy tutaj 20 stopni Celsjusza, chcemy sobie zrobić minus 10 stopni, to robimy sobie minus 30. Wpisujemy minus 30, no bo wtedy minus 30 plus 20 da nam minus 10.
Żeby to sobie jeszcze potwierdzić, ja sobie wsiądę do samolotu i odpalimy go. No, na przykład dajmy Ready to Start Engine. Tak, i teraz tutaj w tym okienku klikam dolny. Widzimy temperaturę. Na razie jest to 17 stopni. No, blisko tutaj metaru, który podaje 20. Ale teraz podajemy minus 30. Tu niestety musimy zatwierdzić to chyba. A nie, już mi się zmieniło, także chyba nawet wystarczy zdjąć fokus. Tak, i mamy teraz minus 13 stopni, więc zrobiliśmy sobie mroźną temperaturę. Oczywiście możemy też dać temperaturę tutaj na plusie, więc mając 20, jak dam teraz jeszcze 10 na plusie, to tutaj mi się zmieni na 30 około. Zdajemy fokus. Ok, muszę dać ok jednak. Tak, i zmienia mi się temperatura na około 30 stopni, czyli w tej chwili jest 27. Także przesunięcie temperatury rzeczywiście działa. Oczywiście dając temperaturę ujemną mocno, dajmy nawet 35 teraz. Tak, mamy mroźny dzień, minus 18 stopni, ale nie mamy efektów śniegu i takich innych rzeczy. No niestety, to zależy, jaki mamy preset ustawiony. Jeżeli damy rzeczywistą pogodę, okej, mówi mi, że nie mamy metaru dostępnego, czyli nie pobrał się metar. Może zamknę te okna. Okej, teraz jest. No tutaj opady śniegu, no zależy, jaki będzie metar, tak? Albo ewentualnie możemy szukać preseta, w którym może pada deszcz. No to będzie padał deszcz chyba raczej niż śnieg, chociaż zobaczmy. Nie no, pada też śnieg, tak? Także tutaj zależy też, jaki sobie metar dobierzemy. Wtedy będzie nam też padał śnieg. No oczywiście tutaj wybierając teraz preset metar offline'owy, ta pogoda się nie zmieni, więc to też należy o tym pamiętać. No ale w ten sposób tak działa nam tutaj offset temperatury. Możemy sobie właśnie manipulować temperaturą. Dobrze, ja wrócę do normalnej temperatury, czyli dam 0, potwierdzę. Jest 15 na plusie. Dobrze. Kolejne opcje to jest Terrain Effects, czyli efekty terenu. To jest istotna opcja, jeżeli zamierzamy tutaj generować sobie kominy termiczne, czy też właśnie zamierzamy szybować, bo do tego ta opcja najlepiej się nadaje. A to dlatego, że wtedy przy generowaniu kominów termicznych uwzględniany jest na przykład teren, czy to jest na przykład miasto, czy to jest woda, czy to są pola uprawne. No i na tej podstawie też będzie odpowiednio generowany komin termiczny. Kolejną rzeczą, którą daje ta opcja, to są prądy wznoszące na grzbietach gór, jako że powietrze, które będzie przepływało i uderzało w góry, będzie tak kierowane do góry i będzie nam generowało też noszenie na zboczach gór, czyli będzie nam też umożliwiało to tak zwany lot żaglowy. Oczywiście ta opcja będzie miała mniejszy sens, jeżeli będziemy latali dużymi samolotami bardzo wysoko, no bo wtedy w górnych warstwach atmosfery no w zasadzie nic to nam nie da, że sobie włączymy tą opcję. Ale jeżeli latamy General Aviation blisko Ziemi, to możemy sobie tą opcję włączyć. Da nam to lepsze rezultaty, bardziej realniejsze efekty pogodowe. Kolejna opcja to jest no, debug output, czyli po prostu wyświetlanie sobie dodatkowych informacji do konsoli. To jest opcja przydatna dla programistów, żeby dostali więcej informacji niż tylko jakieś błędy i warningi, które zawsze się wyświetlają, a dla nas pilotów to jest w sumie niepotrzebne. I kolejny zestaw opcji to są ustawienia wiatru. Tutaj dla wiatru też sobie włączymy o to okienko, bo tutaj właśnie w Airbusie, właśnie też specjalnie wybrałem ten samolot, tutaj mamy wyświetlony obecny wiatr, jego kierunek i prędkość. No i tutaj pierwsze co możemy sobie zmienić, to właśnie kierunek wiatru i jego prędkość. I zobaczmy sobie, czy zmiany będą dawały jakiś efekt. Należy też pamiętać, że ta opcja Wind Model też ma znaczenie, czy w ogóle zadziała nam tutaj zmiana tego wiatru, a zmienianie tutaj tego wiatru ma sens tylko wtedy, jeżeli tutaj sobie podamy Constant albo Constant in Tide. Jeżeli użyjemy którejś z tych opcji Aloft, to wtedy tutaj wiatru nie podajemy, a podajemy w tym okienku.
Wtedy tutaj sobie ustawiamy kierunek wiatru i prędkość wiatru dla poszczególnych tutaj wysokości. Ale tak, ja sobie na razie zmienię tutaj na constant. To sobie też zaraz omówimy, co to oznacza. I zobaczmy, czy zaaplikuje mi się nowy wiatr. Teraz jest 360, a dlaczego tak? Miałem być 230. Tu może trzeba zamknąć to okno i włączyć jeszcze raz. Nie zadziałało. Zastosujmy jeszcze raz. Ok, teraz zadziałało. Czyli wiatr się przepisał nam z metaru. Mamy 230, 10 węzłów. Tu mamy 235 węzłów. Kierunek nam się zgadza, ale lekko nam się nie zgadza siła wiatru, a to dlatego, że tutaj podajemy wiatr nie przy ziemi, jaki wieje, a metar nam podaje zawsze wiatr przy ziemi, dlatego że no, stacja pogodowa znajduje się na ziemi. A tutaj z kolei w tych opcjach konfiguracyjnych podajemy wiatr, jaki wieje najniżej górnej warstwy. Co to znaczy najniżej górnej warstwy? No tu mamy górną warstwę, powyżej tej czerwonej linii mamy górną warstwę, no i najniżej wiejący wiatr będzie mniej więcej tuż na tej czerwonej linii. Więc my podajemy wiatr wiejący tutaj na tej czerwonej linii, a nie przy ziemi. Więc należy o tym pamiętać, dlatego mamy mniejszą liczbę węzłów, a to dlatego, że im bliżej ziemi, chociaż teraz patrzę, że ta ilość węzłów się nie zgadza, bo tutaj powinna być większa ilość węzłów, a nie mniejsza. Tutaj mamy przy ziemi 10 węzłów i tu też mamy 10 węzłów, a tu powinno być więcej. Nie wiem w takim razie, czemu jest 5. Ale spróbujmy ustawić tutaj większą wartość, dajmy 30. I zastosujmy OK. Tu jeszcze trzeba dać Apply, żeby to zastosować. Ale też mi się nie zmienia. Jest 30. Ok, zdajmy może inny preset. Dobrze, wiatr nam się teraz zmienił z innym presetem. Na metarze jest 153 węzły. Teraz to się zgadza z tym, co mamy tutaj. Dajmy 30 węzłów, że chcemy mieć. Potwierdźmy jeszcze apply. Ok, teraz widzimy, że nam się zmienia. Nie wiem, czemu się wtedy nie zmieniało. Coś się zacięło widocznie. No i teraz by się zgadzało, że ja ustawiłem sobie wyższy wiatr na 30 węzłów, a przy ziemi wieje wiatr z prędkością 26 węzłów. To by się zgadzało, jeżeli chodzi o to, że ten wiatr nie jest tuż przy ziemi, tylko jest troszkę wyżej. No bo im bliżej ziemi, to ten wiatr tak jest wyhamowywany i mamy teraz 26, a nie 30. Mamy też lekkie odchylenie, jeżeli chodzi o kąt. Tu mamy 150, tu mamy o 5 więcej. Nie wiem, czy to już efekt działania algorytmu, że on jednak troszkę sobie tutaj zmienia ten kąt. Spróbuję wprowadzić własną wartość. 160 sobie dajmy. Nie dało efektu, dajmy apply. Ok, też podkręcił o 5 więcej. Widocznie tak to sobie to działa. No ale tak, możemy sobie, jak widać, wiatr zmieniać. Przeważnie to działa, może nie zawsze jednak, ale przeważnie działa i tutaj mamy model wiatru. O cóż tu chodzi? Tu poprzez model wiatru określamy, jak ma się zachowywać wiatr w górnej warstwie atmosfery. W dolnej nie musimy, a to dlatego, że podając te wartości, wiatr, no albo te tutaj, zależy jak to sobie skonfigurujemy, wiatr będzie zawsze obliczany dla dolnej warstwy atmosfery na podstawie terenu. Także im bliżej terenu, ten wiatr będzie wyhamowywał, będzie wiał z mniejszą siłą. A to, co ma się dziać w górnej warstwie atmosfery, to możemy sobie właśnie określić raz, że tymi opcjami i dwa, w tym oknie konfiguracyjnym, jeżeli wybierzemy sobie Aloft, którąś z opcji Aloft. Ale tak, po kolei. Jeżeli damy sobie constant, co się stanie? Wtedy wiatr na górnej warstwie atmosfery będzie zawsze stały i będzie wynosił tyle, ile sobie tutaj podaliśmy. Czyli będzie zawsze wiał z kierunku 160 z prędkością 30 węzłów, nieważne na jakiej będziemy wysokości lecieli. I to obrazuje nam ten pierwszy obrazek. Czyli mamy tutaj kafelek pogodowy. Do centrum kafelka pogodowego są przyczepione warunki pogodowe razem z wiatrami. Tu mamy pokazaną granicę przerywaną linią między właśnie górną warstwą Aloft a boundary dolną granicą. I widzimy, że dla dolnej warstwy wiatr jest wyliczany i on wieje z mniejszą siłą tuż przy ziemi.
a my określamy wiatr na granicy i ten wiatr na granicy jest już zawsze taki sam w górnej warstwie. Czyli widzimy, że wieje z tego samego kierunku i wektory są tej samej długości, co oznacza, że wiatr wieje z taką samą prędkością. I to jest constant, czyli się nie zmienia. Kolejna opcja to jest constant in tile. To jest to samo co przed chwilą, z tą różnicą, że dla kafelka. Co to oznacza? To oznacza, że jak wlecimy do innego kafelka, to ten wiatr zostanie lekko zmodyfikowany, ten wiatr, który tutaj podaliśmy. Czyli wiatr będzie dalej wiał z tego samego kierunku i z tą samą siłą na całej wysokości górnej warstwy atmosfery, ale on się lekko tylko zmieni poprzez wkroczenie do innego kafelka. Czyli na przykład w tym kafelku, jak jestem, będzie wiało z 30 węzłów, ale jak wlecę do innego kafelka, to będzie wiało na przykład 31 węzłów, ale też na całym kafelku, na całej wysokości, nieważne na jakiej wysokości będziemy, tak? Bo constant oznacza wysokość. Constant jest stałe dla całej wysokości. Kolejna opcja to jest aloft interpolated. I teraz, jak już mówiłem, jak wybierzemy aloft, którykolwiek aloft, czy ten interpolated, czy waypoint, to tutaj co podamy już nie ma znaczenia. Ma znaczenie co podamy tutaj w okienku tym, wind configuration. Tak, okienko otwieramy tym przyciskiem. I teraz tutaj możemy sobie określić przeróżne wiatry, kierunek i prędkość dla poszczególnych wysokości, jakie tutaj mamy podane. Akurat wysokości nie możemy zmieniać, ale możemy zmieniać wiatr. I tutaj też jak wyczytałem w wiki FlightGeara, 0 oznacza nie poziom terenu, ale to samo co tutaj, czyli poziom najniższej warstwy wiatru w górnej warstwie atmosfery. Czyli można powiedzieć wiatr na granicy między warstwą dolną a górną. No i teraz mając ten aloft interpolated, zobaczmy czy tutaj te zmiany zadziałają. Mamy 263 węzły. Dobrze, zastosujmy to sobie. Czyli trzeba wszystko potwierdzić. I 260 ustawia się i 3 węzły. No 266 mi ustawił i 3 węzły, czyli ogólnie się zgadza. Czyli rzeczywiście teraz wiatr został pobrany z tego okienka konfiguracyjnego, a nie tutaj z tego. I o co chodzi jeszcze z interpolated, tak? Czyli wiatr jest interpolowany. No bo tutaj jak mamy kilka warstw, jeżeli chodzi o kierunek i prędkość wiatru, no to jak wykonujemy przelot i się na przykład ciągle wzbijamy, no to prędkość i kierunek wiatru będzie interpolowany liniowo między tymi warstwami, jakie tutaj sobie mamy określone. Jednym słowem będziemy mieli płynne przejścia. Nie będziemy mieli skokowych zmian, że na przykład teraz mamy 11 tutaj na tej wysokości, 11 węzłów prędkość wiatru, a nagle nam skoczy na 16. Tak? To tak nie będzie, wszystko będzie nam płynnie się zmieniać po prostu w czasie. I też zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj na obrazku. Tu mamy właśnie aloft interpolated, czyli ten wiatr interpolowany liniowo. Tu już widzimy, że dla warstwy górnej kierunki wiatru są lekko odchylone, czyli wiatr troszkę wieje z innego kierunku oraz te wektory są większe im wyżej, tak? Bo tak z reguły działa pogoda, że na wyższych wysokościach wiatr jest silniejszy i też domyślna konfiguracja to oddaje, że tu już mamy 65 węzłów na 45 tysiącach stóp, tak? I to odpowiednio spada im niżej. No i też tu mamy informację, że kierunek wiatru jest odchylany przez siły Coriolisa i to też uwzględnia tutaj FlightGear. No interpolated, czyli właśnie wiatr jest interpolowany liniowo, czyli jeżeli jesteśmy między warstwami określonymi, to wiatr będzie interpolowany, jeżeli chodzi o kierunek i prędkość wiatru na danej wysokości, na jakiej my się znajdujemy. I kolejna opcja, aloft waypoints, czyli tutaj jest to samo co aloft interpolated, z tym, że możemy sobie określić więcej takich punktów, dla których chcemy zdefiniować wiatr. I oczywiście możemy dodatkowo jeszcze inne parametry wiatru podać. No ale tak, najpierw sobie ustalamy, dla jakiego punktu, dla jakiego miejsca chcemy zdefiniować wiatry, czyli podajemy sobie współrzędne graficzne. Tutaj mamy już od razu jakieś wpisane, pewnie domyślnie nasza pozycja samolotu. No i teraz sobie określamy poszczególne wiatry dla każdej tutaj wysokości. No i dajemy sobie set waypoints. Tutaj nie wiem czemu, ale nigdy mi to nie działa za pierwszym razem. Może to jeszcze potwierdzę. Teraz damy. Nie działa. Dobrze, dam jeszcze apply. Może teraz zadziała? Tak, teraz zadziałało. Czyli przy zmianie na aloft waypoints musimy jeszcze zatwierdzić, dać apply. On przyjmie, że jest aloft waypoints i dopiero nam pozwoli dodawać waypointy. No tak to działa niestety.
Tak, i mam już dodany nawet domyślnie pierwszy waypoint i to jest ważne, że właśnie mając ustawione tutaj Aloft waypoints, musimy mieć przynajmniej jeden waypoint. No dlatego, że to działa na tych właśnie punktach. No i teraz możemy sobie lekko zmodyfikować na przykład współrzędne graficzne. No oczywiście też zależy, gdzie lecimy, w którą stronę. I możemy sobie teraz oczywiście najlepiej byłoby też sobie zmienić trochę ten wiatr, no bo po to są te punkty, żeby te wiatry były troszkę inne. I dodajemy sobie taki drugi waypoint i mamy teraz dwa. No i ten obrazek właśnie ilustruje, jak to działa. Czyli mamy nasze punkty, dla których definiujemy przeróżne wiatry. Tak? Czyli dla górnej warstwy atmosfery definiujemy przeróżne wiatry, które wieją z różnych kierunków niż w tym drugim waypointie oraz mają inną siłę na różnych wysokościach dodatkowo. Tutaj też odbywa się oczywiście interpolacja, ale tu już widzimy, że interpolacja jest nie tylko dla danego jednego waypointu, czyli między tutaj tymi wysokościami i tymi prędkościami wiatru i kierunkami wiatru, ale także poziomo między punktami, czyli przelatując między punktem pierwszym a drugim, warunki wiatrowe też będą interpolowane, czyli ich kierunki i prędkości też będą interpolowane. Jak zbliżymy się bardziej do punktu drugiego, to doświadczymy bardziej wiatrów, które działają tutaj dla punktu drugiego, jakie sobie zdefiniowaliśmy. Także tu możemy już uzyskać całkiem fajny, złożony model pogodowy, jeżeli chodzi przynajmniej o wiatr w górnej warstwie atmosfery. Tutaj jedyna niedogodność jest taka, że dodane punkty nie da się już edytować, ani nawet podejrzeć. Tak zawsze widzimy tylko ostatnio dodany punkt, jeżeli damy sobie kolejny, to wróć teraz do drugiego, trzeciego, no nie da się. Jedyne co możemy zrobić, to dać clear, czyli wyczyścić wszystko i wprowadzać sobie na nowo. No taka niedogodność. Ale też jak wyczytałem, to wynika z tego, że to nie miała być ręczna konfiguracja, a pobieranie właśnie też danych o wiatrach w górnej warstwie z internetu. Ale to jeszcze chyba nie zostało zaimplementowane, albo było kiedyś, ale zostało usunięte, już nie pamiętam jak to tam było. W każdym bądź razie no teraz tylko ręcznie to można konfigurować. Tu jeżeli chodzi o ten wind model, to jeszcze warto wiedzieć, że z opcją Aloft Interpolated nie możemy tutaj ustawić metaru. Dlatego, że no tak się nie da. Tak, mamy informacje. No tu akurat mówi, że z live data nie da się zrobić wind model taki, jaki sobie zrobiliśmy. Chociaż ja nie mam ustawione live data, a jakiś tam metar pogodowy. Ale to po prostu wynika z tego, że tu mam ustawiony metar. Czyli jak dam sobie... O, tutaj damy sobie jakiś ten metar. Tak, nie da się. No bo to też ustawia automatycznie metar. Ale jak ustawimy sobie inny preset pogodowy, który już korzysta na przykład z Realistic Weather, to teraz będzie się dało. Ja dam OK, zastosuj. Pogoda została zastosowana już bez problemu. Czyli no, jest taka zależność, że jak tu jest ustawiony metar, a tu chcemy zrobić sobie Aloft Interpolated, to się nie da. Dlaczego się nie da? No tak jak tutaj tłumaczą na Wiki Flight Gear, metar nie zawiera wiatrów w górnej warstwie atmosfery, więc interpolowanie wiatrów dla Aloft, czyli górnej warstwy, jest niemożliwe. No ale o dziwo, jeżeli wybierzemy Aloft Waypoints, to już jakoś sobie silnik pogodowy radzi i jakoś wylicza sobie te wiatry w górnych warstwach. Nie wiem dlaczego wyłączyli to akurat dla tej opcji, to jest troszkę dziwne, skoro dla tej sobie radzą, to tak jak tutaj dla potwierdzenia nie ma problemu. Mimo że jest metar, Aloft Waypoint działa, ale Aloft Interpolated nie będzie działał. Dobrze, tyle z tych opcji wiatrów, ale jeszcze mamy porywy wiatru, czyli gust frequency w hercach, czyli w sekundach, czyli częstotliwość teraz porywu raz na sekundę, czyli dosyć często. I teraz możemy też ustawić sobie, to jeszcze nie wszystko, bo no jeszcze porywów nie mamy, możemy też sobie obserwować tak zachowanie wiatru w rzeczywistości i możemy dać sobie teraz siłę porywów wiatru. Teraz już widzimy, że wiatr mi się lekko zmienia, ale jeszcze nie dużo. Możemy dać maksymalnie 1,5. No i teraz jak bazowy wiatr tu był bodajże 3 węzły, tak, to mam nawet 7 teraz, więc te porywy są. Oczywiście ten faktor bazuje na najpierw tym wietrze bazowym, czyli 3 węzły i dopiero
przemnaża tutaj przez ten faktor, jak mniemam, i dopiero ustawia nam wiatr. No i jeszcze mamy tutaj sobie do ustawienia zmienne kierunki porywu wiatru. Tu mamy od 0 do 45 stopni. No i teraz widzimy, że ten wiatr tak też się zmienia, jeżeli chodzi o porywy wiatru. Także możemy sobie określić, jaki będzie wachlarz dla porywów wiatru, jeżeli chodzi o jego kierunek. A jak damy na 0, to tak wszystko nam się wyłączy. Oczywiście samo danie na przykład tylko siły, nie wiem, czy coś da, bo częstotliwość jest na 0, czyli też nie występują takie wiatry, więc musimy jednak przynajmniej te dwa pierwsze suwaki ruszyć, żeby to zadziałało. Z kolei jak damy faktor 0, to też nic nie da, że damy częstotliwość, też nic się nie dzieje. To też należy pamiętać, że jeżeli sobie ustawimy live data, to porywy wiatru zostaną nadpisane. OK, teraz jeszcze muszę zmienić na przykład na Loft Waypoints. Tak, zastosujmy i no teraz suwaki mi się wyzerowały, ale ustawmy sobie je jakoś znowu. To teraz znowuż mi się zmieniły, tak? Czyli za każdym razem, jak zostanie pobrany metar, no po prostu te suwaki się resetują, znaczy resetują, nawet się nie resetują, bo one się ustawiają do tego, co podaje metar w rzeczywistości. Jeżeli metar tutaj w rzeczywistości też poda, ten rzeczywisty metar nam poda, że są jakieś porywy wiatru, to tu się dopiero te suwaki też ustawią, ale wedle tego, co podaje metar, a nie wedle tego, co my sobie ustawiliśmy. Dobrze, tyle o porywach wiatru, idziemy dalej. Dalej mamy termikę i widoczność. Zobaczmy sobie najpierw opcję co do termiki. Pierwsza rzecz to musimy sobie włączyć generowanie termiki, jeżeli chcemy w ogóle mieć tutaj jakąś termikę generowaną, czyli jeżeli chcemy mieć kominy termiczne. Oczywiście jest to opcja, którą wręcz trzeba włączyć, jeżeli latamy szybowcem. Jeżeli latamy samolotami General Aviation, to też warto włączyć, bo przeważnie latamy nisko i możemy doświadczać tutaj warunków pogodowych termicznych, przy czym też na przykład możemy doświadczać turbulencji. No wtedy pogoda jest bardziej realistyczna, a jeżeli latamy szybko i wysoko, na przykład Airbusem, tak jak ja teraz jestem w Airbusie, no to jednak ta opcja może być zbędna, bo będziemy wysoko latali i ta termika nie będzie miała wpływu na nasz lot, tak samo to, tak jak mówiłem wcześniej. No tak, pierwsza rzecz to włączenie termiki, generowania termiki. I jeżeli tą opcję mamy włączoną, to możemy też posłużyć się tutaj tym suwaczkiem pierwszym, Convective Conditions, czyli warunki konwekcji, czyli tworzenia się tych kominów termicznych. No i mamy suwak. Jeżeli damy maksymalnie w lewo na ciężki dzień, to spowoduje to, że komin termiczny będzie, no jakby to powiedzieć, bardziej zbity, bardziej skondensowany, mniej rozległy, co też spowoduje większe turbulencje wokół takiego komina oraz też większe noszenie wewnątrz takiego komina termicznego. A im bardziej przesuniemy suwak w prawo, na low convection, to spowoduje to, że komin termiczny będzie bardziej rozległy, ale też przez to w jego wnętrzu będzie mniejsza siła nośna i też będą mniejsze turbulencje na obrzeżach. No i oczywiście suwak działa tylko wtedy, jak jest włączona opcja Generate Thermals. Kolejną opcją, którą może też i warto włączyć ze względu na kominy termiczne, to jest Cloud Shadows, czyli pokazywanie cienia chmur na ziemi. Dzięki czemu będziemy mogli lepiej zlokalizować chmury po prostu na niebie, zwłaszcza latając w południe. A to dlatego, że pod takimi chmurami przeważnie będzie znajdował się komin termiczny. Chociaż nie wiem, czemu teraz za bardzo nie widzę żadnych cieni na ziemi. Okej, jakoś niespecjalnie teraz te cienie mi się tutaj renderują. Nie wiem, czy to efekt tekstury fotoscenerii teraz, że nie mam cieni. No i oczywiście cienie to też warto włączyć ze względu na efekt wizualny, tak, gdzie jednak też grafika wygląda bardziej realistycznie. No i jeżeli chodzi o termikę, to tutaj myślę, że FlightGear bardzo fajnie ją odzwierciedla. Tutaj mamy właśnie w tym pliczku readme pokazane w ogóle algorytmy, jak działa ta cała termika, jak jest generowana. Tutaj mamy nawet ze zdjęciami poszczególne stadium rozwoju chmur i termiki pokazane. I tutaj mamy właśnie takie poglądowe rysunki, jak to wygląda.
Mamy komin termiczny, który ma kształt stożka, ale dodatkowo ma takie wcięcie osy, jak to można powiedzieć. No i termika polega na tym, że od nagrzanej się tutaj ziemi na dole, tak, rozgrzane powietrze unosi się do góry, no generując po prostu prądy wznoszące, tak, prądy, które tak masy powietrza pchają się do góry. No i też im wyżej, tym zimniej, więc tutaj mamy warstwę chmur. No chmura się tworzy dlatego, że te rozgrzane powietrze się ochładza, osiąga punkt rosy, czyli następuje też i skroplenie tego powietrza i powstaje nam chmura. Tu mamy rzut z góry, widzimy właśnie w środku region noszenia. Tutaj jeszcze na obrzeżu mamy sink, czyli prądy zstępujące. I jeszcze na obrzeżach komina termicznego mamy występowanie turbulencji. I to wszystko odzwierciedla silnik pogodowy Detail Weather. Tutaj dalej mamy pokazane trzy stadia takie rozwoju termiki i jej zaniku, czyli mamy tutaj pierwsze stadium rozwoju. Zielonym łuczkiem tutaj mamy pokazane prądy wznoszące, a czerwonym prądy zstępujące. No i widzimy, że na początku mamy prądy wznoszące tuż nad ziemią, później im wyżej to te prądy wznoszące słabną, a jeżeli chodzi o prądy zstępujące, to one jeszcze nie istnieją, czerwone kreski są poziomo. Tu mamy już rozwinięty komin termiczny, widzimy, że zielone łuczki są wszędzie wypukłe do góry, czyli mamy wszędzie prądy wznoszące, ale też mamy wygenerowane prądy zstępujące, tutaj zaznaczone na czerwono na obrzeżach komina. I tu mamy stadium już rozpadu termiki, czyli tutaj rozpad następuje od ziemi. Przy ziemi już nie mamy noszenia, to noszenie jest najsłabsze przy ziemi. Im wyżej, to noszenie jeszcze występuje, dosyć silne u góry, czyli można powiedzieć na odwrót niż przy tworzeniu się termiki, ale też występują wszędzie prądy zstępujące. No i FlightGear potrafi tutaj wszystko to symulować. Dodatkowo te oczywiście masy powietrza się przesuwają wraz z wiatrem, tak samo chmura się przesuwa razem z tym całym kominem termicznym, więc ten komin termiczny niekoniecznie musi być idealnie pionowo uniesiony do góry, może być też przekrzywiony, tak, chmura będzie się przesuwała razem z całą termiką. Jeżeli mamy też włączony efekt terenu, to oczywiście też tutaj teren ma wpływ na generowanie się tej termiki, jeżeli będziemy nad wodą, to ta termika zostanie osłabiona i całkiem wygaśnie, jeżeli też tutaj brany jest pod uwagę oczywiście pora dnia. I tak najsilniejsza termika występuje po południu. Tu mam na przykład godzinę 12, mamy noszenie od 1 do 2 metra na sekundę, ale już o godzinie tutaj 15 mamy noszenie 3 metry na sekundę nawet, więc tutaj jest te wszystkie stadia fajnie opisane. No i przejdźmy dalej do konfiguracji. Tutaj mamy dalej konfigurację co do widoczności. A, no mamy jeszcze turbulencje. Taki dodatkowy suwak dla turbulencji, czy mają być słabe czy silne. Dodatkowo mamy tutaj właśnie teraz widoczność, czyli mgła na ziemi. Tu widzimy, że mamy większą mgłę przy ziemi albo cienką warstwę mgły. Także w ten sposób też możemy sobie troszkę manipulować widocznością. Mamy też zanieczyszczenie powietrza. Tutaj w tej chwili mamy czyste powietrze i możemy sobie zwiększyć ilość smogu. Tu widać też, że tak bardziej niebieski nam się robi horyzont. Tak, to znaczy, że mamy tam smog. Mamy też fog properties, czyli właściwości mgły. Tu mamy określenie, czy mgła ma być bardziej strukturalna, czy gładka. Nie wiem, czy tu zobaczymy coś z tego, chyba nie. No, tutaj widzimy już zmianę lekką, jeżeli sobie dodamy efekt mgły na ziemi. Czyli tak, no gładka mgła, no to oznacza, że ona się po prostu zmienia liniowo, w sposób liniowy. Tego tak nie widać. Ja może zmienię pozycję kamery, położenie pilota i ustawię się wyżej. Okej, bardzo wysoko. Zobaczmy sobie o horyzont, jak wygląda. Jeżeli damy sobie teraz fog bardziej strukturalny, o mgłę, to widzimy, że dzięki tej strukturalnej mgle, no widzimy, że miejscami ta mgła jest, no zanika po prostu, jej nie ma, a w innych miejscach jest jej bardzo dużo. A jeżeli damy bardziej gładką tą mgłę, no to mamy po prostu gładkie przejście, tak? Nie mamy takich plam, gdzie ta mgła jest większa albo mniejsza.
Tu akurat ten efekt młyna ziemi może nam mocno przysłonić ziemię. I tu będziemy widzieli też bardziej może... No aż tak może nie widać. No ale teraz widać, o tutaj mamy przyświty tej mgły, a gdzie nie, gdzie jest tej mgły więcej. Także tak to wygląda. No i dalej mamy max visibility. Zobaczmy, czy będziemy widzieć efekt tej... Tak, widzimy też efekt, jak to się zmienia. Teraz mamy najlepszą widoczność. Teraz będę ją zmieniał. Zmniejszał, znaczy się. I widzimy, że ta widoczność nam się zmniejszyła. Tak, i to też się dzieje po prostu w pewnym zakresie. Możemy jednak tą widocznością tutaj zmieniać. Jeszcze zastosuję jeszcze raz, żeby nam się ustawiło domyślnie, jak ma być. OK. Tak, i teraz małą mamy widoczność, a teraz mamy większą widoczność. I mamy jeszcze realistic visibility, czyli realistyczną widoczność. To polega na tym, że jeżeli widoczność jest ogólnie duża i nie jest ograniczona przez metar pogodowy, to włączenie tego checkboxa realistic visibility powoduje, że widoczność jest dodatkowo zwiększana o 1,5 raza. Czyli po prostu jest mnożnik razy 1,5. Widoczność razy 1,5, jeżeli zaznaczymy ten checkbox. To jest przydatne przy lotach wysoko. Wtedy po prostu zwiększa nam się zakres widoczności. Chociaż nie wiem, czy coś widać teraz. Dobrze, ja może trzeba to jeszcze potwierdzić. Dam teraz wyłączone. Dam teraz OK. Zastosuj. OK. Widoczność jest w taki sposób teraz ustawiona. Zaznaczę checkboxa. Dam OK. Dam jeszcze zastosuj. O tak. I teraz widać, tak. Teraz widać, że widoczność mi poszła, bo widzę ślęża. Także rzeczywiście działa ten checkbox, poprawia nam widoczność. Oczywiście zaznaczenie tej opcji oznacza też większe obciążenie komputera, bo widać wtedy więcej terenu i ten teren musi się wyrenderować. No i tak samo ta opcja Max Visibility polega na tym, że jeżeli mamy słabsze komputery, możemy to sobie poodznaczać wszystko i no mieć większą mgłę, przez co mniej terenu jest do wyrenderowania, no ale oczywiście jest to mniej realistyczne. Bo na takiej wysokości, przy takiej pogodzie powinniśmy mieć lepszą widoczność. Także ja sobie przywrócę to i ostatnie dwie opcje jako oznaczone w grupie Weather Pattern Scales, czyli skala wzorców pogodowych, i te suwaki, ruszanie tymi suwakami ma sens tylko wtedy, jeżeli jesteśmy tutaj w trybie wyboru kafelka jako realistic weather. Jeżeli mamy ustawione cokolwiek innego, na przykład metar, repeat tile, to ruszanie tymi suwakami nie ma sensu. A to dlatego, że te suwaki determinują, w jaki sposób ten realistic weather, znaczy kiedy ten realistic weather ma zmienić pogodę, czyli dobrać nowy kafelek z lekko zmienioną już pogodą, czy jednak kontynuować to, co było w poprzednim kafelku. I tak mamy air mass, czyli masę powietrza. I tak, jeżeli ustawimy sobie suwaczek bardziej na small, czyli mała masa powietrza, w ten sposób spowodujemy, że pogoda będzie nam się szybciej zmieniać. Czyli jeżeli dolecimy do nowego kafelka i algorytm będzie musiał ustalić, jaką pogodę tam zastosować, to mamy większe prawdopodobieństwo, że lekko nam zmieni pogodę, tak, bo mamy małą masę powietrza. A przy dużej masie powietrza, tak, rozległej masie powietrza, no to ta pogoda będzie nam się zmieniać rzadziej. To znaczy będziemy bardziej lecieli w tej samej pogodzie jak przy obecnym kafelku. No i to działa tylko w realistic weather, no bo dlatego, że tylko ten algorytm dobiera kafelki. Bo przy na przykład metarze, no to pogoda dla kafelka jest pobierana z metaru. No i jakby ten algorytm tutaj masy powietrza nie ma sensu. Ale mamy jeszcze drugi suwak, jest to cloud patterns, czyli wzorce chmur. I zasada jest ta sama, tylko to mówi nam, czy zmienią nam się chmury podczas wlatywania do nowego kafelka. Jest podobnie, jeżeli mamy mały wzorzec chmur, to oznacza, że mamy większe prawdopodobieństwo, że chmury nam się zmienią. Jeżeli przesuniemy to w prawo, to chmury bardziej pozostaną takie same, jakie były wcześniej. No więc tak działają te dwie opcje. No i to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację tego okienka. Powiedzieliśmy sobie chyba o każdej opcji. Ale zróbmy sobie jeszcze podsumowanie zależności, bo to jest bardzo ważne, a niestety interfejs w tym okienku nie pomaga, ponieważ
opcje, które nie powinniśmy ruszać albo które nic nie dają, powinny być po prostu wyłączane, ale tak tutaj się nie dzieje. Na przykład jeżeli dalibyśmy repeat tile, to te suwaki powinny być zablokowane. Wtedy byśmy wiedzieli, że nie możemy nimi suwać albo nie, że nie ma sensu nimi suwać, bo to nic nie da. No niestety interfejs o to nie dba i musimy sami tutaj wiedzieć, jakie są te wszystkie zależności. No i tak dla podsumowania tych wszystkich zależności, altitude offset możemy zmienić tylko wtedy, jak wyłączymy checkboxa Terrain Presampling. Terrain Effects możemy włączyć tylko wtedy, jeżeli jest włączony Terrain Presampling. Ustawienie tutaj pogody ma sens tylko wtedy, jeżeli w Wind Model wybierzemy sobie Constant albo Constant in Tile. Jeżeli chodzi o porywy wiatru, to pamiętajmy, że Live Data nadpisze nam porywy wiatru. Wind Model, jeżeli jest w trybie Aloft Interpolated, to nie możemy tutaj używać trybu Metar. Używanie tego okienka Wind Configuration ma sens tylko wtedy, jeżeli w Wind Model wybierzemy Aloft Interpolated albo Aloft Waypoints. I suwaczek Convective Conditions, suwanie nim ma sens tylko wtedy, jeżeli włączony jest checkbox Generate Thermals. No i dwa suwaczki ostatnie, Airmass i Clown Patterns, ruszanie nimi ma sens tylko wtedy, jeżeli Tile Selector Mode jest w trybie Realistic Weather. No także tak to wygląda. No wiele zależności, które warto znać, żebyśmy też wiedzieli, orientowali się, co się dzieje, tak? I dlaczego coś się zmienia, a coś się nie zmienia i nie ma efektu. Także tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. I jeżeli też chodzi o konfigurację, to w sumie można powiedzieć, że w tej chwili no, mam najlepszą konfigurację dla tych presetów, jeżeli chodzi o Realistic Weather, no bo mam włączony Terrain Presampling. Pamiętajmy, że każdy taki checkbox no jednak obciąża nam komputer, ale dobrze sobie włączyć Terrain Presampling, dobrze sobie włączyć Terrain Effects i Generate Thermals, jeżeli latamy małymi samolotami, a gdy chcemy szybować, to wręcz musimy sobie to włączyć. Tutaj jeżeli chodzi o Wind Model, myślę, że ta opcja Aloft Waypoints jest, no można powiedzieć, najlepsza, bo generuje te różne wiatry na różnych wysokościach i też dla różnych punktów geograficznych. I może to jest najlepsza opcja dla live data, żeby ten algorytm jednak też różnicował nam tą pogodę w górnej warstwie atmosfery, jeżeli chodzi o wiatr. Tylko teraz tak, mam jeszcze zatwierdzić chyba. Dobrze, teraz zadziałało. Więc dla live data myślę, że najlepiej sobie użyć tego Aloft Waypoints. Będziemy mieli zróżnicowane wiatry w górnej warstwie atmosfery, a tak będziemy mieli stałe wiatry, więc to chyba jest mniej realne po prostu, więc ja polecam używanie Aloft Waypoints. No i też zawsze mam włączone Cloud Shadow, czyli rzucanie cieni przez chmury. Urealnia to też grafikę i zawsze też używam Realistic Visibility, żeby sobie zwiększyć widoczność, zwłaszcza na dużych wysokościach. Jeżeli chodzi o te suwaki, to ja ich raczej nigdy nie ruszam. Zawsze dostosowane są wedle metaru, bo też przeważnie latam na live data. A to zawsze mi tutaj też ustawia te suwaki, a te presety pogodowe pewnie też je jakoś modyfikują odpowiednio, więc raczej nie ma sensu też ich ruszać samemu. No chyba rzeczywiście chcemy tutaj jakieś efekty sobie zrobić. Ale do normalnego lotu, no ja tym nie ruszam. No i podobnie z tymi suwakami, też ich raczej nigdy nie ruszam. Zawsze sobie mniej więcej zostawiam bez zmian, ale tak mniej więcej teraz, jak teraz jest, wygląda konfiguracja pogody. No chyba najlepszej pogody, jaka może być we FlightGear, czyli po prostu szczegółowej pogody z efektami lokalnymi. No a jeżeli mamy słabsze komputery, no to niestety musimy sobie odznaczać poszczególne tutaj feature'y. No może na dzień dobry, jak latamy dużymi samolotami, to wyłączmy Generate Thermals i Terrain Effects, tak? Jeżeli chodzi o Terrain Presampling, to no, radzę to wyłączać już w ostateczności. No i tak samo możemy wyłączyć te dodatki typu Clouds, Shadows i to może w pierwszej kolejności wyłączyć. Ewentualnie też rozważyć wyłączenie Realistic Visibility. A jak już całkiem mamy jeszcze słabsze komputery, no to przełączmy się na Basic Weather. Oczywiście da nam to gorsze efekty pogodowe, ale odciąży mocno słabsze komputery. I jeżeli chodzi o szybownictwo, to najlepiej dać sobie oczywiście Detailed Weather i
Może najpierw też najlepiej sobie ustawić preseta, bo no, rzeczywista pogoda nie zawsze odwzoruje nam warunki do szybownictwa. Ja tutaj polecam dać sobie na przykład region wysokiego ciśnienia. A to dlatego, że jak mamy w opisie, preset ten charakteryzuje się rozwojem właśnie chmur cumulus, pod którymi będziemy mogli szukać termiki. Zastosujmy to sobie. Teraz dodatkowo włączmy sobie jeszcze opcję takie jak właśnie Terrain Effects i Generate Thermals. To jest must have dla szybownictwa. Te dwie opcje. Oczywiście ta opcja wymaga też Terrain Presampling. Inne opcje są już opcjonalne, można powiedzieć, ale myślę, że warto włączyć sobie też właśnie Cloud Shadows, żebyśmy widzieli te chmurki na ziemi, dzięki czemu będziemy się orientowali bardziej, gdzie są chmury i gdzie możemy szukać kominów termicznych. No i też pozostałe opcje już jako tak, jak tutaj kto woli. Realistic Visibility możemy włączyć i możemy sobie też ustawić w jakiś tam sposób, jak chcemy, te kominy termiczne, czy bardziej silne i skondensowane i z dużą turbulencją, czy jednak bardziej rozległe, ale z mniejszym noszeniem i z małą turbulencją. Zresetujmy położenie pilota. I na koniec, jako ciekawostkę, zróbmy sobie z Airbusa latawiec. Stawmy wiatr, tak jak jesteśmy na pasie 3.0.0. No, upewnijmy się, jaki tu będzie, no właśnie, kierunek 2.9. Stawmy sobie wiatr. Może na początek 100 węzłów, OK i apply. OK. Nasz samolot troszkę już się tam rusza. Dajmy mu 200 węzłów. Zastosuj. Dobrze, zobaczmy, 250. A, jeszcze zastosuj. No, jeszcze trochę, więc dajmy 300 węzłów. Okej, zastosuj. Dobrze, dajmy jeszcze większy wiatr. To już jest przegięcie. 350. Zobaczcie, jak chmury szybko się przesuwają po niebie. Zastosuj. I. Chyba nam się silniki rozkręciły. Ta przepustnica jest w idle i nasz samolot poleciał. Także mamy Airbusa pionowego startu i lądowania. Dobrze, dajmy 390. I wystartował. Tak, i zrobiliśmy latawiec z Airbusa, po prostu poderwał go sam wiatr. Bardzo silny wiatr, 390 węzłów. Także tak się można bawić z pogodą we Flightgear.
Także to tyle będzie w tym odcinku. Życzę miłej zabawy w konfigurowanie pogody. Dzięki za oglądanie. Cześć wam.